A więc tak wyglądałoby The Sims wersji Monster High. Hej ty, tak właśnie ty, masz może Facebooka? Jeśli tak, to zapraszam do grupki o tematyce Monster High, którą założyłem z innymi osobami, które możecie kojarzyć z innych grupek lalkowych. Link do grupki jest w opisie. Obiecujemy miłą atmosferę i wspólne lalkowe dyskusje. Więc zapraszam. PS, przy dołączaniu napisz w odpowiedzi na pytania, że jesteś z YouTube'a. Chcę zobaczyć, ile nas będzie. Hej. Więc cześć. Dzisiaj chcę wrócić do moich korzeni YouTube'owych, tak jakby, i będę grał w grę. Będę grał w grę. Gdybyście jeszcze nie zauważyli jakimś cudem po moim tle i wszystkim, co się teraz dzieje na kanale, to od roku nagrywam content typowo lalkowy, kolekcjonerski, ponieważ zbieram lalki od prawie trzech lat. Boże, tak długo? Może tak krótko. Także gra też będzie w tematyce lalek, dokładnie Monster High. I widzę, że moja kamerka się mega tnie. Upał mi właśnie kość, ała. Dzisiaj zagramy sobie w Monster High New Ghoul in School. Nowy upiorek w szkole. Let's do it. Okej, mamy intro. W tle leci muzyka, której pewnie wam pokażę, bo jest skopiowertowana. Ale tak. Zajebiście, kolejna muzyka, która ma copyrighta. Załaduj grę, nowa gra... Nowa gra. Przyznam się, że odpalałem grę na chwilę, żeby zobaczyć, czy działa. Działa. Tutaj w Monster High jest to miejsce... Ta muzyka mi irytuje. Ciekawe, czy ją słyszycie. Chyba tak. Okej, więc mamy... The Sims. Okej, więc mamy cyklopa. Wygląda bardzo ciekawie. Czy mogę cię obrócić? W jakikolwiek sposób. Mogę. No The Sims 3, nie mogę. Tutaj możemy wybrać typ potwora, kim chcemy być. Jest Frankenstein, kusi, mumia, potwór morski, szkielet i wampir, kot, wilkołek, zapomniałem słowa, zombie i cyklop. Zombie jest cute. Tutaj mamy kolor skóry. Czy chcę być bardzo martwy? Tak, sukienki. Ta jest ładna, ta taka set. No, w sumie dużego wyboru nie mamy, dobra, bo ich będzie tam. O, te włosy są ładne. Chociaż te, zostawię te. Kolor włosów, mówię The Sims 3. Trzy kolory, cztery kolory tylko mam do wyboru. Może będzie The Sims 1. Nazwij swoją postać. Serio nie mogę powiedzieć więcej? Ona miała być kunekundą upiorek, ale będzie upior. Upior, bo też nie ma polskich znaków w tej grze. Ładuje się. Chyba nam się nie wykrzeczy gra. Długo to się ładuje? Czy by się gra popsuła? A, miałem po prostu kliknąć OK. Okej, więc tutaj mamy szkołę, mamy upiory. No to punkty, chyba je trzeba pozbierać, chyba. Excuse me. To tu panie w ogóle. Nie widziałem tutaj wcześniej, czy coś tu nowa? Tak, jestem tu nowa, to jest mój pierwszy dzień. Welcome to Monster High. It's really nice to meet you. I love it when the school gets new blood. There's always a chance of making new friends. Mam wrażenie, że kwestie Franki były nagrywane w szafie telefonem. Czy też, żebym ci wyjaśnił, jak użyć mapy w iCoffin? Dzisiaj w ogóle przemoc, nie chcę. Aha, więc mamy pójść do Krewnickiej. Mam tutaj fuzję. Mogę sobie pograć? Mamy tutaj Gaytana. Wiecie, gay. Mamy więcej punktów i więcej randomowych postaci. Czym ty jesteś na przykład, powiedz mi, kochana? Mamy Gila. Hej, Gil. Co tam? Wyglądasz okropnie. Ja też nie lepiej wyglądam. Myślałem, żeby wyglądał lepiej. Szczerze powiedziawszy. Więc ogólnie to ona Franki nam wgrała do telefonu mapkę, gdzie mam pójść. Gdzie ja osobiście nie widzę... Jakie mam się na tym zdrapać? Proszę mi powiesz. O! Wow! Gaming! Jestem gamerem! O mój Boże! Ciekawe, czy jak spadnę, to się zabije. Ej, tu można wejść? Ej, szczytowałem grę! Co za jakiś pająk, mogę go? Can I touch it? Ej! Serio? No tak, ja tak miałem wejść do tego budynku, czy nie miałem? Tak, Krewnicka też nagrywała telefonem w szafie. Krewnicka wysłała nas do Spektry, żebyśmy się zapoznali, żebyśmy poczuli się jak w szkole. Nie wiem, czemu do Spektry. Ale okej, okay. Tu jest jakiś kod. A, kod do szafki. Okej. Okay. Tu mamy jakieś korytarze. O, punkty, punkty. Gdzie ty mi lecisz? Chodź tutaj.
Mogę tego użyć? A, to dał mi punkta. Okej. Okay. Mam jakieś nowe pecachy, mogę to ukraść? Nie mogę. Odezwał mi się mój instynkt złodzieja. Nie, żebym kradł. Czy coś? Omega Elizabeth. Let's go. O, jest Spectra, super. Hello. Hey there! You must be the new ghoul Bloodgood told me all about. It's really great to meet you. Spectra też nagrywała kwestię telefonem w szafie. Okej, więc Spectra nas pyta, czy nie chcemy dołączyć jakiegoś klubu, co nas interesuje. Święty spokój mnie interesuje od ciebie w tej chwili. Dobra, możesz skończyć. To jest poznać moich przyjaciół, tak? To poznać twoich przyjaciół. O, Dragora, hello. Nie widziałem cię z pół metra. Laguna, co oni ci zrobili? Czy nie mogę odmówić? Rozumiem, że po prostu muszę dołączyć do jakiegoś klubu. Koniecznie, bo mi inaczej nie ci żyć, prawda? Okej, znaleźliśmy Spectra. W sumie już aktualnie chyba nie mam nic do roboty. Jak się on tu wdrap... Okej, więc Rebecca wysłała nam tweeta, smsa, wpis, ale ona czyta książkę aktualnie. O Boże, mogę chcieć na to wdrapać? Powiedz, że mogę. O, dobra, dobra, fajnie, przynajmniej tak się udało. Co to za pomieszczenie tam jest? Osoba, która projektowała sterowanie w tej grze, znajdę i uduszę. Ta gra jest w ogóle dla moich dzieci, zacznijmy od tego. Ja mam 22 lata prawie i mogę sterować w tej grze normalnie. Serio? Taki kawał, tylko po to. Enviro Club, co to jest Enviro Club? Jak, co to znaczy? Dobra, klub jest chyba... tutaj. Te dźwięki są okropne. Excuse me, kunekunda upior. Okej, więc mamy przynieść nawóz z pokoju biologicznego. Okej, dobra. Tak się dla was staram, mam nadzieję, że mnie polubicie. Okej, gdzie jest ten cały biologiczna klasa? Gdzie to? Tutaj. Tak? Dobrze. A, wow, platformówka. Gdzie jest kolejna karma? Tak, jestem ślepy. Fajnie było, gdybym mógł zobaczyć, co jest na górze rzeczywiście. Bo strzelka pokazuje mi na górę, a ja nic nie widzę. Aha, Boże, to zaraz spadnę. Gdzie jest ta karma? Przede mną, no i nie widzę jej. No i gdzie jest ten nawóz? Przede mną, no jakoś go nie widzę. Serio, muszę cały czas postawić kamerę dookoła, żeby zobaczyć... Nie! Gdzie to była ta karma? Ona była w desce? Dobra, walić tą chorągiewkę, trudno. Hello, mam wasze... Gówno. Ciebie nie pytałem. Wchodziłem! Po półkach, po dachu, spierdziliłem się 15 razy. Okazało się, że karmy jest zbyt mało i muszę wybrać, komu dać jeść. W sensie nawozu, któremu kwiatkowi. Więc w skrócie, albo kwiatek i zdechnie, albo gildy. Szczerze, gilda jest dla mnie obojętna, także... Widzę po jej twarzy, że ona już ma mi na czarne liście. Ona tylko czeka na moją śmierć. Tu to jest pomieszczenie. Halo, halo? Co? Co ja tu jakieś sekrety odnajduję? Boże. Aha. Czy też tak mogę zrobić? Okej, nie wiem, co to miało być w ogóle, ale tak. Okej, więc ja skończę w tym momencie, ponieważ ta gra mnie będzie wkurzyła, niż ucieszyła. Słyszę punkty. Jasne, udało się. Więc ja kończę ten odcinek w tym momencie. Jeśli się wam spodoba, to nagram kolejną część. Podejrzewam, że się wam nie spodoba, bo to jednak to jest co jedno żalki, ale... Jestem dobrej nadziei, I guess. Napiszcie mi... Czy graliście kiedyś tę grę? Czy znacie tę grę? To jeśli tak, to napiszcie, czy udało się wam ją przejść. Także to było tyle, dziękuję bardzo za obejrzenie, widzimy się wkrótce, cześć, na razie, pa pa!